Siema, siema. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonej cukrowni, raczej w tym, co z niej zostało, bo został jeden budynek, reszta została wyburzona. Cukrownia jest, co z niej zostało, jest naprawdę stara, starym budynkiem. Została budowana w 1895 do 1897 roku. Funkcjonowała do lat 90. XX wieku. No dalej. Tutaj akurat już nic nie zostało z tego. Tutaj jest syp. O, nawet jest wzmocniane szyną kolejową. Tutaj był syp, tak? Tędy szedł syp. Cyk, fuch, to szło do góry. Sypywało się stamtąd. Tak. No silosy są miejsce, po silosach jest tam. Ale teraz, czy tutaj szedł tędy produkt końcowy? Tak. No bo tu musiał być, tu był suszony cukier w tym, tutaj widziałem, tak, o. Tu jest żmijka. Ale czekaj, nie. Dobra, nie ma co kminić w sumie. Tędy wyjdę. Byłem w tym miejscu już kilkukrotnie. Po raz pierwszy w sumie postanowiłem wpaść z kamerą. Bo z tego, co się dowiedziałem, to za niedługo ten budynek ma też zostać wyburzony. No to przydałoby się go chociaż uwiecznić i mniej więcej przedstawić jego historię. Tak jak już mówiłem, cukrownia została skończona, budowa została w 1897 roku. Na początku zatrudniała około 500-200 osób. I produkowała 12 tysięcy kwintali, tak? To było. No, już z biegiem lat produkowała coraz więcej. Bo na samym początku 12 tysięcy, potem 18 tysięcy kwintali, 25 tysięcy, znaczy właśnie przed pierwszą wojną światową. To było w latach chyba 30. 25 tysięcy kwintali. Ogólnie cała ta cukrownia podczas wojny nie ucierpiała nic a nic. Więc postanowiono to wyremontować, bo to już naprawdę wołało o pomstę. I zaraz po wojnie zaczęto znowu zatrudniać pracowników. To na początku pracowało chyba coś około 40. Stopniowo, systematycznie ta liczba była zwiększana. Ale ile było produkowane w tamtym czasie, to nie pomogę, bo nie pamiętam. Nie powiem, trochę to wysoko. No, ale spokojnie, do góry nie polecę. Ała. Ja pierdolę.
kupa. Aż kamerę se przywaliłem. No, będzie walnięcie. Co? Ogólnie myślałem, że przejść po tym, ale jak teraz patrzę w dół, to jednak chyba zmieniam plan. No w sumie. Pomimo tego, że miejscówka jest naprawdę blisko głównej ulicy i ma już nawet swojego stałego mieszkańca, już mieliśmy przyjemność spotkać, znaczy no nie jego samego, ale pomieszczenie, gdzie mieszka. Żeśmy widzieli. No chyba jest u siebie w domu, bo nawet zamknął drzwi na drucik. Więc jego nękać nie będziemy, to jakoś ominiemy. O, cyk, fuch. Wiesz co mi się wydaje? Tak, że to były suszarnie. Przecież tutaj żmijkami szło, cyk, fuch. Nie może tak. Tak, to szło z góry. Tak. Czyli produkcją pyk. Odciąg kurzu czegoś. Nie pomogę, nie znam się na produkcji cukru. No ale dzisiaj właśnie słyszałem, że ten budynek ma zostać też wyburzony. Niestety. Tak. Tutaj nie będziemy wchodzić. Kompleks został zamknięty w roku 2000, wykupił to potem jakiś Niemiec. Niemiec sprzedał to Polakowi. Polak wyciął cały sprzęt, bo w sumie cukrownia na przełomie lat 80. i 90. była remontowana. Miała kompletną modernizację. Nowe linie produkcyjne. No i tu widać to, co zostało tak naprawdę z reszty do kompleksu. Tylko tam jeden budynek został. Ale tak jak mówiłem, przeszło całą kompleksową modernizację, nowe linki produkcyjne. Ale żeby nie było zbyt pięknie, to w latach 90. doszło tutaj do dość poważnego wypadku. Śmiertelnego, zginęło wtedy 7 osób. Ale o tym później. O, winda. Lepiej nie wchodzić, 500 kilo. Co się byliśmy tam niżej? No trochę się już zawala. Lepiej to omijać. No. No, ryzyko ryzykiem, ale chyba aż tak dużego ryzyka podejmować nie chcę. No. To fakt, boję się.
popchyć. Aż taki gruby nie jestem. A tu już nic nie zostało, widać ślady po wycięciu, jak cały sprzęt, wszystko co tutaj było zostało wycięte i sprzedane. Większość maszyn, które jeszcze właśnie działały, czy te starsze, czy te nowsze, zostały sprzedane do innych cukrowni na terenie Czech. Musiał być jakiś zbiornik tu musiał, tak. To był zbiornik, cyk. To szło tutaj w dół do suszarni. Ala suszarni, no przynajmniej tak się wydaje. Lepiej nie tam do przodu. No, tylko, nie? Co to jest? Pojedziemy pan do grupa? Się tak kminia. Przez to nie przejdę. Ale mi serducho wali. Ja pierdolę. Dobra. Ja lepiej wrócę. Moja kobieta jak to zobaczy, to zabije mnie sama. Nie będę musiał skakać. Ale widać, że to było remontowane, znaczy remontowane, było przerabiane, modernizowane. Nawet po samych było właśnie, po samych ścianach. Nawet widać jak szła stara elewacja i jak szedł stary dach, bo jest dach półokrągły, tutaj płaski, tutaj znowu półokrągły. I jak idzie ta drewniana belka, tak się kończył. Tak się kończyła ściana i był sufit. Czy sufit, dach. No i zobacz, podnieśli to. I zrobili dach, no nawet dach wygląda na nowy, nowszy. Czyli musiały tu stać o wiele większe zbiorniki. Kolejna żmijka. Miał z nami przyjść właśnie i odnalazł się. Przywitaj się z YouTube'em, Radosław. Ksylen. C6, H4, CH3, 2, nie wiem co to jest. Kremia. Made in Poland. Jeszcze jest. Trochę słabo, nie? No, ogólnie chciałem przejść po tej konstrukcji tamtej metalowej, co jest piętro niżej. Znaczy, no ja byłem tam do budówce, bo wyleźliśmy z drugiej strony. Ale chciałem przejść po tym, jak spojrzałem w dół, to już mi się odechciało nagle, wiesz? Co ty jadasz? No, tu jest dość sporo rzeczy zostało. Wersjanian dwusodowy, nie chcę tego wąchać.
dużo dokumentacji. Stacja Warników, cukrownia Głowo, dobrze. Cała dokumentacja tego wszystkiego. Tak. Raczej ogólnie rzecz biorąc, ja tu schowałem plany tego budynku, raczej hali produkcyjnej. Bo właśnie takie rzeczy jak plany, coś takiego wolę schować, żeby potem... Fajnie, ja to schowałem. Co ty gadasz? Aha. A ja tu ostatnio schowałem plany. Tych planów już nie ma. To jest dużo planów w sumie. Tak, to jest dużo planów. Właśnie wszystko. Były takie duże, wielka taka karta. Ale no niestety. Fakt, właśnie to, że tutaj przy głównej ulicy czyni to miejsce naprawdę bardzo atrakcyjnym dla złodziei. I co, Radosław, dowiedziałeś się coś więcej o tym wypadku? No, ja znalazłem zdjęcie. Proszę bardzo. Wszystko nowe. Wszystkie nowe części. Widziałeś tutaj? Wszystko nowe. Wszystko nowiutkie. Znaczy nowiutkie, nigdy nie używane. Generalnie to jest nie tylko małe, tak? A z tego co widziałem na zdjęciu, to ten wirnik. No, on tam przebrany był. No gdzieś tam. Generalnie on był w tym budynku. Aha. I przy samej tej, tego budynku. To jak wejdziemy na dach, to można będzie coś więcej powiedzieć. A tu są plany czego? Jestem ciekawy, gdzie są te duże. Przelew mleka do wapiarni? Po co przy produkcji cukru mleko? Nie pomogę. Nie pomogę. Dużo, dużo naprawdę zostało. W sumie z 2002 roku do teraz. Dokumenty, dużo dokumentów, niektóre nawet jeszcze nie pootwierane, jak na przykład tamten. Ciekawie. Co? A co szukasz? A co to jest? Nie otwiera. Nie otwiera, nie otwiera. Generalnie są takie blaszki, nie? A. Co to było? A to nie jest jakiś lód? No proszę. No to jest tego pana, nie? Co to jest? Branża automatyka. No bo tutaj no można powiedzieć, że tak, no wydział automatyczny. No tak, bo całe biuro było tam, co ty gadasz? Tak? No to było tam.
tutaj było to bardzo ciężko. Który to jest rok? Na dole. Jest. 74. Rodo. Tutaj. Schowamy to z powrotem. Ty, czekaj. Tu jest cukrownia Jawor. No właśnie. Pan drogi. Ogólnie rzecz biorąc, ta cukrownia tak jakby zaopatrywała, produkowała cukier z 6 powiatów. W 6 powiatów przyjeżdżały tutaj buraki. No tak, 6,5. Buraki 6,5 powiatu, bo jeszcze raz Wołoskiego, tak? Wołoski. Te. Dużo tego. Co to jadasz? Daleko. Cały ten sezon był na Tak, no. Generalnie przyjeżdżali kierowcy nawet z gór, nie? Bo z tymi góralami to jest. Przyjeżdżała do 6 swojej bitymi. Wtedy wydaje, że Wielczem i Starym. No. I co nie podpalą? No to cały ten powiat to był, jak tutaj działała ta cukrownia. To wszystko tutaj to było buraki tak naprawdę. Tam nie będziemy schodzić. Nawet widzieliśmy, gdzie ten koleś ma pokoik, nie? Ogólnie. O, dobrze, że mi się buta nie biło. Zanim wyjdziesz, umyj ręce. Pokaż. Fajna. Tak, dobra. Membrany tutaj. To są zaślepy. Dla rury. No. A ktoś tutaj cały czas urzęduje. To ci mówiłem, że wiedzieliśmy, jak wchodziliśmy, że on tam sobie jakieś rzeczy już wiesza. Ale on tu jest od niedawna. Gdzie? Na cukrowni? Tutaj? Aha. Ty, halo. Patrzę na to. To jest oryginalny zapis jakiegoś pracownika. Tak. Jakiś numer. To pan kończy. No to pewno ten koleś tam mieszka. Odwiedźmy go. On pewnie będzie znał ten temat. To jest z drugiej strony, prawda? To jest napisane. Nie, bo to był początek zeszytu, a to widzisz jest... Czekaj. O, tutaj jeszcze jakieś są. Tu do grania. Roku nigdy nie ma? No to jest z końcówki, bo ten zeszyt jest znowu nie ma zbyt świeży, ale zobacz, że tutaj masz nawet te. Jak działały właśnie te wirniki. To chyba właśnie z tamtej nowej hali. Tylko, że to już jest po tej katastrofie, po tym wypadku. No to były remont taki gruntowny całej tej cukrowni był w latach na przełomie lat 80. 90. Dlatego jest teraz w takim stanie. Znaczy no. A tak. Użyli po powoli. Bo tutaj też były dodatkowe. Tak. A wiesz, że to też ma zostać wyburzone? No, tylko generalnie konserwator
zabytku. Ale tu reszta chyba też była z tego samego. Nie? Budynek jest najstarszy. Jest najstarszy, tak. Dlatego konserwator zabytków nie pozwala tego zburzyć. O, Radziu. Oryginalna apteczka. Krople na serce. No, to widać, że to robimy. Karbiamidu. I tam jest data ważności. Tak. To zostało sobie zamknięte. Tak. Jakieś tabletki. No, też ładnie oglądałem. Bandażyk. Ciekawe, co to na tabletki. To jest węgiel. Ty, to jest węgiel. To jest węgiel, bo widać. Nawet się błyszczy pod latarką troszeczkę. To jest węgiel. Ale teraz jest przestrzelący, nie, dziękuję. O, teraz... Nie pomogę. Po tylu latach... Draże. Po tylu latach to by cię tak przeczyściło. I bardzo ładna skrzynka. Sprawdzasz czyjeś światło? A co, wbijałeś tam do środka? Nawet tutaj wyżej. Tak? Nawet tutaj wyżej. Tam jest generalnie idzie cały tunel i tam jest to wszystko w pokoju. Dziękuję. Aha. Może taką kratkę zetknąć. Właśnie panu z reguły. Ale ciężko było się tam. Uuu. Te małe, ale ciężko było. No ty jesteś mniejszy. No ale weź się tutaj w ogóle wciągnij. Wciągnij, a weź się tutaj... Znaczy... Weź wyjdź tam. No wyjdź, właśnie, to jest najgorzej. Ja generalnie wchodziłem do wodu. Ale tunel... To był tunel jakiś kablowy, podejrzewam. No może być, no fajne. Odciąg. Nie no, bo tutaj było zamurowane. No to musiał być jakiś kabel przychodzić, albo po prostu... Ale to jest nowsze, czyli to musiała być jakaś przebudowa, można powiedzieć. No i nie, ale jeszcze nie, bo to jest to. No? Właśnie, no, można, można powiedzieć o tym budynku, znaczy o tym wypadku. Kiedy w latach 90. Kiedy w latach 90. co całe miejsce było modernizowane na co nowszy sprzęt, żeby zwiększyć tak produkcję jeszcze bardziej, to postanowiono właśnie wszystkie nowe linki, wszystko wymienić. W tym budynku tutaj, co jest teraz tak rozwalony, były kadzie z melacą. W tych kadziach były... Jak to się nazywało? Co to ten? Wirnik. Każdy z takich kadzi był jeden wirnik, który tak mieszał to, żeby to nie zastygło, nie zgęstniało. Pewnej nocy doszło do wybuchu. Jedna z takich kadzi po prostu wybuchła. Wirnik z tej kadzi wyleciał, przebił dach tego budynku. Poleciał na 80 metrów do góry i wylądował tutaj, gdzie jest ten mały budyneczek i paga. Przeleciał stąd, zabijając... Nie, znaczy 3 osoby zginęły na miejscu, 4 zmarły w szpitalu na skutek odniesionych ran. Śrubówkiem to się biją pod sklepem stał właśnie jakiś... Tak jak stoją tamte samochody. Prosto w Poloneza. No ale no właśnie to było w latach 90. No i już po tym wypadku cukrownia już coraz gorzej się zaczęła podnosić, tak? No już po takim czymś już za bardzo podnieść się nie mogła. No i po prostu upadł. Ale z takiej potęgi, gdzie w latach 50. miał przez rocznej... Roczna produkcja to było 1 016 000 kwintali buraków przychodziło, a jeden kwintal to ma 100 kilo. To było, ja pierdolę.
No. Ładnie aby zaratowali. A szkoda takiego miejsca. Ale masz tutaj wybierać. No niby tak. Co, wbijamy wyżej. Zdarzyło się. Wbijamy jeszcze wyżej? Oczywiście. Może tam na końcu, tak? Podać ci rękę? W tym miejscu, dobra, weź trochę niżej, żeby nie było aż takiego przypału. W tym miejscu będziemy kończyć, bo w sumie na magazyn tam, po prostu pusta hala. Stamtąd mam zdjęcia, najwyżej zdjęcia dorzucę do filmu. A my spotkamy się w innym miejscu, na następnej wyprawie, kurwa. Dobra, buźka, pa.